Cześć, tu Iwona, a dzisiaj bardzo nietypowy film, na który wpadłam na taki pomysł. Trochę może, nie wiem jak będzie to odebrane, ale bez oszukiwania i bez układania postanowiłam pokazać Wam, co mam w szafce pod akwarium. Kiedyś był taki artykuł w jakiejś gazecie, co królowa nosi w torebce. To ja teraz pokażę, co Iwona ma pod szafką swoją akwariową. Troszeczkę doświetliłam tutaj, żeby było widać. I zaczynamy. Nie wiem, czy od góry, czy od dołu, czy już wszystko jedno jak. Pierwsza rzecz to zmywak. Zmywak, który służy do przecierania ścianek z glonów tą szorstką powierzchnią. Leży sobie tutaj suchy, jak widać, a szyby brudne, także dobrze się stało, bo później będę też nagrywać filmik, jak i czym czyścić szyby. To jest, nikt by chyba nie zgadł, co to jest. Na pierwszej zoegzotyce kupiłam sobie modliszkę. Oczywiście nie ma jej już tu dawno, to było tylko do transportu. Modliszki samej w sobie też już nie ma. W swojej głupocie sprzedałam ją za grosze, czego bardzo żałuję, ale i tak już by pewnie nie żyła. Co dalej? Dalej jakieś dwa... Wow! Sama nie wiedziałam, że to mam, ani nie wiem nawet skąd to mam. CO+, Pantamin. Czy to ja tego nie wygrałam przypadkiem przed laty w konkursie pewnego pana na podsuwanie mu pomysłów na filmiki? Podejrzewam, że tak. Nie wiem, czemu tego nie używałam, ale jest to już pewnie, nie wiem, czy przeterminowane, ale dosyć ciekawe i później sprawdzę, czy mogę to jeszcze jakoś wykorzystać. Tu mamy krewetkarium, tratata. Dostałam to od Maćka. Co to jest? Co to jest? To jest jakiś drobniutki pokarm. Nie, kora. Kora. Kora cynamonu. Ciekawa sprawa. Sama nie wiem, co mam. Planta drata, czyli kolejna butelka mikro, nieużywana. Kiedyś ambitnie miały być tu pewnie jakieś roślinniaki. To co to jest? Nie wiem. Nie wiem, chyba to jest dupka od filtra. Tak. To co się nasadza od dołu na gąbkę? Chyba tak. Tu mam pokarm dla krewetek, kupiony u Bartka Mroza na zoegzotyce. Krewetek do tej pory nie ma, ale pokarm już jest. A to cudeńko. Tabletki do wsadzania pod rośliny. Czyli taki nawóz. Nie za bardzo to lubię, ponieważ ta otoczka później ginie, a z tego wylatują takie żółte kuleczki, które pływają po całym akwarium i wygląda to niefajnie. Jakoś nie jestem fanką tego, jak widać, leżą nieużywane. Tu mam czarną folię, proszę bardzo. Niepotrzebnie kupowałam, bo okazuje się, że miałam. Czyli czarna folia. Dalej. Wow. Proszę bardzo. Test dziewiczy, nieużywany. Następny test, no ten już był używany. Pewnie też już przeterminowany, mam go co najmniej 3-4 lata i korzystałam kilka razy. Drogi jak zboże. Wow, już 4 minuty, a ja nie wyjęłam jeszcze nawet połowy tych rzeczy. Nie wiem, czy... Dobra, przyspieszam w takim razie. Co tu dalej mamy? 3 dragony, trochę łupków, które dostałam, nie lubię, nie wykorzystuję. W tym czerwonym pudełku
Zaraz zobaczymy, co jest. Na górze pokarm w płatkach, pokarm z cukinią dla zbrojników, jakieś papierzyska, pokarm bardzo fajny dla ryb. I tutaj mam prawdziwy skarb. Prawdziwy skarb, czyli karmnik dla krewetek autorstwa Maćka Koczko. Polecam Wam, te karmniki są rewelacyjne. Dobrze, że się tutaj do niego dokopałam, bo on pójdzie do krewetkarium. Jest to świetne, bo po pierwsze jest nierdzewny absolutnie i nie wchodzi w żadne interakcje z wodą. Działa to tak, że w tą dziurkę wrzucamy pokarm. On wylatuje sobie tutaj na dole i na dole krewetki sobie z niego zajadają. Jest to po prostu genialny wynalazek. Co tu? Dalej jeszcze trochę pokarmów. Gąbeczka. Reklamówki. Sitka, siteczka. Znowu jakieś reklamówki wtrynione. To co to? No proszę. Końcówka do filtra. Siateczka. Nie wiem, ona chyba miała być do modliszki. Boże. Siata taka wielka, bo kiedyś miałam paletki, a w tej wielkiej siacie żałeczka taka do kostki. Nie, już mam powoli tego dość. Płatki dla zbrojników. Makro. Rurka, nie wiem do czego. Jakieś gumki. Mały kamyk, fajnie, bo się przyda. Kolejna dwa sitka. To już sama nie wiem co. Wapień. Łupki. Powinnam chyba na statywie to robić. To pokarm dla krewetek też. W tym miejscu mamy gąbkę. Kamienie. Ale same chyba wapienie. Nic tu nie ma z tego, co ja bym chciała sobie wykorzystać do obecnych aplikacji. No niestety. Dobra, zaraz będzie tu wielkie sprzątanie. To co to jest? Levamol! No proszę, obowiązkowa pozycja dla każdego akwarysty. Levamol, nie wiem skąd go mam. Ktoś mi pewnie przysłał, ale z tego co pamiętam, namaczałam w nim płatki i odrybaczałam ryby. Tu mamy jeszcze troszkę testów. NO2. Kolejny test na CO2. Poszalone pudełko. Nie chcę przekroczyć 10 minut w tym filmiku, więc raz już tylko tak na szybko. Minerały dla krewetek. To z tego było kiedyś zrobione w krewetkarium. Bardzo fajny pomysł Maćka zresztą. Taka siateczka i pod tym podłoże i tak, już tam nie będę teraz wnikać w techniczne. Test na pH. Wow! Nawet nie wiedziałam, że mam kotnik. Jakiś filterek, nożyczki. Grzałka taka przedziwna. Rurki, rureczki. Wow! Wow! Trochę sprzętów, które kiedyś mi się przydawały przy krewetkach. Kolejna grzałka, czyli mam już trzy takie grzałki. Jeszcze jedna grzałka. I szyszki nawet. Wow! Szyszki mi się przydadzą, torebeczki jakieś,
Nie wiem, skąd się jakaś woda wylała nawet. Jeszcze jeden taki... Jejku! A tu generalnie takie nasypane różne różności. A co to mamy tutaj? Coś z zeberką. Boże, nawet nie wiem, co to jest. Jakieś kapsułki do wody. Wspomagające dla roślin, tratata. Aha, nawóz w kapsułkach. Tu... nie wiem, co to. I tyle. Trochę sprzątania przede mną, ale mam nadzieję, że niedługo będę mogła się pochwalić czyściutką, pięknie poukładanym wszystkim w szafeczce, pięknie osobno akcesoria, osobno pokarmy, przejrzę te testy. Polecam wszystkim, żeby od czasu do czasu robili sobie takie porządki, nie ma się co wstydzić, jak widać każdy może sobie nazbierać trochę śmieci, z którymi nie wiadomo potem co robić, od czasu do czasu trzeba przejrzeć. I tyle. W dodatku wylało mi się tu coś, co mnie szczypie w rękę i się zastanawiam, co to mogło być i skąd. Mam nadzieję, że nic z jakichś testów i chemikaliów mi tutaj skóry nie uszkodzi. No i to tyle na dzisiaj. W kolejnym filmie będę pewnie omawiała, czym czyścić szyby. Pozdrawiam. Teraz jeszcze tych porządków, takie dwie ciekawe rzeczy znalazłam. I naprawdę, naprawdę może jestem jakaś głupia, zacofana, nie wiem co, ale nie wiem co to jest. Nie wiem co to jest. A z takich ciekawostek samą mnie zaskoczyło, jakaś taka torebeczka. Uwaga, z czym w środku? Z białym tajemniczym proszkiem. A jest to Levamisole od Ola. Dobrze, dobrze. Dobrze mieć. Także sprawy nie posunęły się jeszcze bardzo do przodu. To też mnie naprawdę teraz zaskoczyło. Czarne nici. Świecznik, który chyba miał być miseczką. Uff, tu są rzeczy odłożone, tu są rzeczy do przebierania, tu są rzeczy do śmietnika, wyrzucam jakiś stary zestaw do CO2, który był robiony na butelkach, nie zamierzam wracać do takich praktyk. O, proszę bardzo, to czego szukałam, napowietrzacz, także zgodnie z zaleceniami dołączę do filtra, który mam, dołączę też na powietrzanie. Tylko nie mam rureczki, ale zaraz się tu... O, jest! Zaraz się tu wszystko ładnie znajdzie. I proszę bardzo, w niecałe pół godziny, może nawet mniej, wszystko posegregowane, poukładane, powyrzucane. Da się? Da się. Pozdrawiam.